Artur Oppmann, Legendy warszawskie. Bazyliszek. W kuźni płatnerza. W kuźni płatnerskiej im ćpana Melchiora Ostrogi robota wrzała aż miło. Czeladnicy pracowali nad wykończeniem przepysznej zbroi rycerskiej dla jego mości pana kasztelana Płockiego, a dwóch chłopaków dełło wielkie miechy, podsycając ognisko w ogromnym kominie. W płomieniach purpurowych i złotych tego ognia sam we własnej osobie imć pan Melchior Ostroga, świetny mistrz sławetnego płatnerskiego cechu, trzymał w cęgach potężnych sztabę żelazną, aby ją za chwilę na miecz na kowadle przekuwać. Miecz ten wraz z pancerzem, z hełmem, z naramiennikami i nagolennikami stanowił właśnie całkowity rynsztunek bojowy, po który pan kasztelan miał dziś przyjechać. A cudna to była zbroja! Z najprzedniejszej stali, wypolerowanej jak zwierciadło, pokryta nabijaniami z szczerego srebra, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, prześlicznie w złocie wyimaginowanym i z krzyżem husarskim na kołnierzu. Miało to być prawdziwe arcydzieło przesławnej sztuki płatnerskiej i chlubił się nim już z góry mistrz Melchior. W kąciku kuźni, za wielką kupą żelastwa, bawiło się dwoje dzieci. Czarnowłosy chłopczyk i złocistoloka dziewczynka. Było to rodzeństwo, dziatwa imć pana Ostrogi. Chłopczyk jak to chłopczyk, rycerską znalazł sobie igraszkę. Z kawałka cienkiego żelaza szablę krzywą, niby to turecką, uczynił i fechty jął się wprawiać, jak żołnierz. Ale dziewczynka, zapatrzona z początku w szarmierkę braciszka, znudziła się za niedługo, bo co tam panienkę wojowanie obchodzi. Maćku! Zawołała na brata. Chodźmy już stąd na rynek. W rynku tak wesoło i gwarno, słoneczko świeci, pobiegamy, przyjrzymy się kramom i towarom. Czekaj, no halszko! Jeszcze ano kilka cięć krzyżową sztuką przypomnę i pójdę z tobą, kiedy chcesz koniecznie. Choć mnie i w kuźni dobrze, tyle tu ciekawych rzeczy, kopii, kolczuk, błatów. Machnął raz i drugi szabelką, cisnął ją na ziemię i zabierali się ku wyjściu. Spostrzegł wychodzące dzieci mistrz Ostroga i przywołał je do siebie. A gdzie to malcy? Na rynek, tatuńciu. A po co? Popatrzeć, pobiegać, światu Bożemu się przyjrzeć. Zgoda, ale uważajcie na siebie. I na obiad się nie spóźnijcie do matki. I jeszcze jedno. Niech was ręka boska broni chodzić na krzywe koło, do zburzonego domostwa. Niedobre sprawy się tam dzieją. Coś straszy, coś jęczy. Jeszcze by was strzeż, panienko najświętsza, złe porwało. Ja się niczego nie boję, tatuńciu. Zuchwało zawołał Maciek. A ja się wszystkiego boję, tatuńciu. Zapiszczała cieniutko Halszka. I nie pójdziemy. No, to bądźcie mi zdrowe, dzieciaki. Na starym rynku. Na rynku wrzaski i harmider. Tłum w barwnych ubiorach krążył dookoła ratusza, który dumnie wznosi się na środku placu. W ratuszu na dole kramy bogate. Dostanie w nich, czego dusza zapragnie. Tu sklepy ormiańskie z tkaninami tureckimi, haftowanymi złotem i srebrem, z dywanami perskimi i indyjskimi szalami. Tam szkot suknem i płótnem zamorskim handluje. Ówdzie poważny Turek z długą brodą i z fajką w ustach zasiadł za ladą, na której figi, daktyle, rodzynki, bakalie przeróżne. Stosami się piętrzą, aż ślinka idzie. A jeszcze gdzie indziej Niemiec czy Holender zabawki ma. Lalki, koniki, pieski, piłki,
że aż oczy bolą patrzeć i chciałoby się mieć to wszystko na własność. Maciuś i Halszka przewijają się wśród ludzkiej gromady zręcznie i szybko. Jak dwa piskosze. Sami nie wiedzą, na co spojrzeć. I to wabi, i to nęci. Wszędzie jest tyle piękności, że można by rok chyba cały na rynku wędrować i jeszcze by się wszystkiego nie zobaczyło. Aż ci tu nagle zahuczy bębenek. Zaświszczy piszczałka, talerze blaszane zadźwięczą. Co to takiego? A to cygan czarnokudły. Ciemny na gębie, uczonego niedźwiedzia na łańcuchu prowadzi. Cóż to za niedźwiedź, Boże miły? Wszystko umie, wszystko rozumie. Gada ci cygan do niego jakimś łamanym językiem, z kiepska po węgiersku, a ten robi, co mu każą. Ani się namyśli. Miszka, ukłoń się ładnie, jaśno wielmożnemu państwu. Niedźwiedź się kłania. Miszka, jak stare baby wodę z rzeki noszą? Niedźwiedź dwa wiadra na drągu na plecy bierze i lezie, taczając się z boku na bok, jak pijany. Miszka, jak młode panienki na weselu tańcują? Niedźwiedź nóż w podrygi, a w łamańce boki zrywać ze śmiechu. Gdy się tak Maciek i Halszka zwierzęciu mądremu przypatrują, z nagła ktoś im ręce na oczach położył i ciekawy widok zasłonił. Zgadnijcie, kto to taki? Ozwał się głos rześki, wesoły i radosny. Waluś, Waluś! Ucieszyło się rodzeństwo. Poznaliśmy cię od razu po głosie. Ale odsłoń no już nam oczy i spozierajmy razem na niedźwiedzia. Odwrócili główki. Jakoż był to w istocie Waluś Klepka. Synek dziesięciolatek imć pana Pietra Klepki, bednarza z Zapiecka. Waluś, dawny ich znajomy, miły i zabawny chłopczyk. Jedną wielką miał wadę. Urwis był z niego okrutny. Psocił i broił co niemiara. Rady sobie z nim rodzice dać nie mogli. Obiecywał poprawę, przyrzekał posłuszeństwo, ale gdzie tam? Za parę dni, co dni, za kilka godzin znów jakąś sztukę wypłatał. Niewytrzymanie ludzkie z takim wierci piętą. Niedźwiedź odprawił swoje widowisko. Cygan do czapki sporą kupę nazbierał szelongów, pomiędzy którymi gdzieniegdzie i srebrny grosz zabłysnął. I ruszyli dalej. A ruszyli właśnie, jak na nieszczęście, w stronę krzywego koła. Trójka malców powlokła się za gromadą, ale gdy przechodzili koło zwalisk odwiecznego domostwa, o którym płatnerz wspominał, Waluś zatrzymał Maćka i Halszkę. — Poczekajcie! — szepnął tajemniczo. — Coś wam powiem, coś pokażę. — No co, no co? — zaciekawiły się dzieci. — Oto to, żeśmy zeszli po tych schodach, co widzicie, do piwnic starego domu. — Co ty gadasz, Walusiu? — powiedziała Halszka. — Jakże to można choćby żartem mówić o tym? — Toć, że tam straszy, tatuś powiadali. — Straszy, straszy, bajki ze strachami. A ja wam mówię, że tam są skarby zaklęte. Zazierałem w piwnicę wczoraj w południe, i to powiadam wam, coś tak błyszczało, gdy słonko zajrzało do wnętrza, że aż mnie oczy zabolały, ani chybi złoto. Maciek się zastanowił. A może by zejść na chwilę, a skarby matusi i tatuńciowi przynieść? Toż by się ucieszyli. Jak myślisz, Halszko? Ja nie zejdę, rezolutnie zakrzyknęła Halszka. Nie zejdę za nic na świecie. Och, ty mały tchórzu! Zaśmiał się Waluś. Nie schodź sobie, jeśli nie chcesz. My dwaj pójdziemy, prawda, Maciusiu? I posunął się ku schodom widniejącym z ulicy, a Maciek, że to był chłopak odważny i śmiały, za nim. Kiedy tak? Na wpół z płaczem zawołała Halszka. To ja pójdę. Nie opuszczę cię przecież, braciszku.
Niech się dzieje wola boska. I nie pożałujesz, Halszko. Pełny fartuszek dukatów ci nasypię. A teraz schodźmy do piwnic. I poszli. W lochach z walizka. Schody były drewniane, połamane i zepsute, a w niektórych stopni brakowało już zupełnie. Także trzeba było często skakać ze stopnia na stopień, pomijając otwierające się pomiędzy nimi luki. Dość uciążliwa była to droga. Zwłaszcza, iż zaraz niedaleko od wejścia załamywały się schody i ciemność ogarnęła Walka, Maćka i Halszkę. Wprawdzie niewielkie światełko migotało w oddali. Było to zapewne okienko piwniczne, wychodzące na Brzozową, bo tyły domów z krzywego koła na tę właśnie ulicę miały widok. Ale światełko to było dalekie i niepewne, tyle że okienko musiało być brudne i pajęczyną zasnute. Waluś szedł przodem, o kilka kroków przed rodzeństwem. Dobrej był myśli i podśpiewywał sobie wesoło, nie przeczuwał biedaczek, co go spotka za chwilę. Tak idąc ostrożnie i pomału, zeszli nareszcie do lochu i znaleźli się w wielkiej, sklepionej piwnicy. Pod ścianami jej stały rozmaite rupiecie. Stare okna, futryny, drzwi i różne nieużyteczne graty. Po prawej stronie piwnicy widać było uchyloną nieco, żelazem okutą furtkę do dalszych zapewne lochów. Maćku, Halszko! Rzekł Waluś, a głos jego dziwnie ponuro rozbrzmiewał w głębokościach podziemia. Kiedyśmy tu już zeszli, to idźmy dalej. Spenetrujemy te zwaliska, a skarb znajdzie się na pewno. Walusiu, mój Walusiu, proszę cię, chodźmy już na górę. Żewliwie zawołała Halszka. Co nam po skarbach, wróćmy. Ja się czegoś lękam okropnie. I ja bym radził wrócić, poważnie rzekł Maciek. Dalszej drogi nie znamy, kto wie, co może być za tą furtą. Rodzice i nasi i twoi niespokojni będą, czemuż ich martwić? A ja jednak pójdę i wy pójdziecie ze mną, krzyknął zapalczywie Waluś. Co mi tam wszystkie bajdy o strachach? O, raz, dwa, trzy, już idę. I powiedziawszy to, pobiegł do furty zamczystej, szarpnął ją, otworzył i nagle, jak piorunem rażony, runął na ziemię jak duki. Z otwartej czeluści drugiej piwnicy buchnęło zgnilizną i w zielonawym świetle, przypominającym blask świętojańskich robaczków, Maciek i Halszka ujrzeli okropnego potworka. Był to niby kogut, niby wąż. Głowę miał kogucią z ogromnym purpurowym grzebieniem w kształcie korony. Szyję długą i cienką, wężową, kadłub pękaty, nastroszonymi czarnymi piórami pokryty i nogi kosmate, wysokie, zakończone łapami o ostrych olbrzymich pazurach. Ale najstraszniejsze były oczy potwora. Wyłupiaste, okrągłe, do sowich ślepiów podobne, jarzące się to czerwono, to żółto. Oczy te na szczęście nie widziały Maćka i Halszki. Utkwiła je bowiem poczwara w ciało leżącego na ziemi, nieżywego już biednego Walusia. — Bazyliszek! — szepnął drżącym głosem Maciek. — To Bazyliszek, siostrzyczko! Schowajmy się czym prędzej! I po cichutku, trzymając się za ręce, dzieci na paluszkach posunęły się ku ścianie i wślizgnęły się za wielkie drzwi o mur prastary oparte. W tym ukryciu, bezpiecznym na razie, Maciek począł szeptać siostrzyczce do uszka. — To Bazyliszek! Słyszałem o nim od tatuncia. Sroga to stwora, na kogo spojrzy wzrokiem zabije. Tak zabił Walusia.
Stójmy tu cicho, Halszko, stójmy cichutko. Boże, mój Boże, załkała Halszka. Co to będzie? Co się z nami stanie? Po cośmy tu przyszli, po cośmy tu przyszli? Ja chcę do domu. Uspokój się, siostrzyczko, szeptał Maciek. Wrócimy do domu, jeśli Bóg pozwoli, ale teraz chodzi o to, żeby nas Bazyliszek nie spostrzegł, bo jak zobaczy i spojrzy na nas, wszystko przepadło. Umrzemy. Maćku! Maćku! Halszko! Halusiu! Rozległo się nawoływanie z ulicy. Maćku! Halszko! Gdzież wy jesteście? Obiad gotowy! Obiad gotowy! Przerażone dzieci poznały głos Agaty, ale się odezwać nie śmiały. Bazyliszek odwrócił łeb grzebieniasty, jeszcze straszliwiej najeżył pióra i jaskrawymi ślepiami spojrzał w stronę schodów. Na schodach stanęła stara Agata, a za nią w ulicy widać było gromadkę mieszczanek i mieszczan. Tu zeszły na pewno! Ozwały się głosy na górze. Musiały się zabłąkać w podziemiach. Nie schodź ta, Agato, bo was jeszcze jakie licho zadusi. Ale Agata, poczciwa stara służąca, już schodziła do lochu. I oto zaledwie zeszła na dół, zabrzmiał jej okrzyk, okropną trwogą wezbrany i głucha, posępna cisza zaległa znowu piwnicę. To płomienisty wzrok Bazyliszka uderzył w nieszczęsną i trupem ją na miejscu położył. Gromadka z przed schodów pierzchnęła w rynek i w przyległe uliczki, roznosząc wieść okropną na miasto. Skamieniałe z przerażenia rodzeństwo przytuliło się do wilgotnego muru, trzymając się konwulsyjnie za rączki, a Bazyliszek, rad ze zniszczenia, jakie uczynił, począł się przechadzać po lochu tam i z powrotem, tam i z powrotem. Wydostać się z piwnicy nie było sposobu. U czarownika. Pani Ostrożyno! Pani Ostrożyno! Dzieci wam przepadły! Dzieci wam w lochach zginęły! Jezusie Maryjo, co takiego? Co wy mówicie, ludzie? Gdzie? Jak? Gadajcie! Ano, polazły do piwnic na krzywym kole i musi biez im główkę ukręcił niebożętom. Chryste cudowny ufary, ratuj, wspomagaj! Skądże wiecie to wszystko? Widzieli szewczyki sprzeciwka, jak dzieci z walkiem od klepki schodziły w podziemia, a potem wasza Agata wołała je. Wołała, aż zeszła do piwnic, krzyknęła okropnie i już nie wyszła. Słyszeliśmy. Agatę ja posłałam, bo dzieci nie wracały. Boże wielkiego miłosierdzia, bądź miłości w mnie grzesznej. Co ja tu pocznę, nieszczęsna? W przedsieniu uczynił się rumor i przedzierając się przez ciżbę wpadł do alkierza mistrz Melchior. Blady był płatnerz i drżący, bo już dowiedział się w kuźni o srogim ciosie, jaki go ugodził. A Maćka i Halszkę miłował ponad wszystko, ponad całe życie. Co robić, Melchiorze, co robić? Biadała Ostrożyna. Ratujmy nasze maleństwa kochane. Ślubuję ci, Panie Jezu, srebrne serce złożone pod Twoje nóżki najświętsze. Jedno dopomóż nam w tym strapieniu. Z gromady wysunął się sędziwy rajca miejski i mćpan Ezechiel Strobicz. Mąż mądry i stateczny, znany całej Warszawie z dobroci i z przywiązania do dziatwy staromiejskiej. Co robić? Powtórzył. Ja wam poradzę, co robić. Walcie jak w dym do czarownika na piwną. Któż jak nie on lek znajdzie na waszą troskę skuteczny?
On się zna na sprawach ziemskich i nadziemskich, boć to doktor i alchmista i astrolog i człek po uszy w księgach starych siedzi. Ba! Skrzydła ponoć zmajstrował i nocami na nich po powietrzu lata. Walcie do czarownika! Walcie do czarownika! Do czarownika! Wrzasnęła gromada. On pouczy, dopomoże, dobra rada przednia. Najprzedniejsza, przytaknął strapiony rodzic. Bóg wam zapłać, strobiczu. Chodź, żono, idziemy na piwną. I ja z wami, imć pan strobicz na to. A nuż się jeszcze uda Maćka i Halszkę odszukać. Dajże to, Matko Boska Częstochowska, zapłakała Ostrożyna. Niech się tak stanie. Na piwnej na czwartym piętrze pod samym dachem wysokiego narożnego domu mieszkał sławny i uczony doktor Dominus Hermenegildus Fabua, znany nawet na dworze króla jego mości. Nie był to, prawdę mówiąc, czarownik, tylko wielce znamienity lekarz i człek we wszystkich kunsztach i naukach wyzwolonych doświadczony. Jeno gmin warszawskich, wiedząc jego prawie cudowne kuracje i obserwując z daleka tajemnicze praktyki, mienił go w prostocie swojej być czarnoksiężnikiem z mocami nadprzyrodzonymi, mającym ścisłą styczność. A że pan rajca Strubicz czarownikiem go nazwał, to jeno tak tylko, aby ludowi na poprzegnie stawać, który lubi rzeczy niezrozumiałe i rad ku cudowności się obraca, samą mądrość ludzką lekceważąc i zgoła postponując. W obszernej komnacie, ołkowym sklepieniu siedział za wielkim stołem z zawalonymi księgami i pergaminami człek maleńki, chuderlawy, wyschły, o licu pożółkłym, pomarszczonym jak pieczone jabłko. Ale źrenice w tej twarzy ogromne, czarne, jarzyły się jak pochodnie gorejące. A taką miały moc i potęgę te oczy, że gdybyś w nie spojrzał, zdawało ci się, iż na wielkoluda spozierasz. I mimowiednie budziły się w tobie lęk, podziw i uszanowanie dla tej niepozornej, a jednak imponującej postaci. U sufitu komnaty wisiał wypchany krokodylek łokciowy, w kącie stała mumia egipska, a na oknie gdzieś w słojach rozlicznych pławiły się ropuchy, węże, padalce, robaki jakieś zamorskie. A wszędzie gdzieś spojrzał księgi, księgi, księgi. Gdy mistrz Ostroga z żoną i z imć panom rajcą Strubiczem weszli do doktora Fabuli, ów podniósł oczy z foliantu, w którym coś czytał z ciekawością i z zadowoleniem ogromnym, bo aż się uśmiechał radośnie. Ale zobaczywszy wchodzących, wstał, obciągnął swoją czarną szatę, co mu się pofałdowała na ciele, i spytał. A czego to wać państwo życzycie sobie ode mnie? Tedy Ostrężyna z płaczem, a narzekaniem wielkim opowiedziała całą sprawę. A gdy skończyła, i chlipiąc błagać poczęła o pomoc i ratunek, Dominus Hermenegildus Fabua tak rzecze. Wiem ci ja dobrze, co było przyczyną zaguby waszmość państwa dziadek, bom właśnie w tej księdze o podobnych przypadkach traktat wertował. Oto ani mniej, ani więcej, tylko stwór najniebezpieczniejszy i najszkodliwszy na ziemi, który zwie się Bazyliszek. Bazyliszek? Krzyknęli w popłochu Strubicz, Ostroga i Ostrężyna. Bazyliszek! Tedy już nadaremne wszystkie trudy i starania nasze. Z trwogi waszej wnoszę,
iż wać państwu wiadoma jest natura owego zwierza i to, iż on wzrokiem swoim wszelkie żyjące stworzenia zabija. Alić Bóg jest wielki i nadziei do ostatka tracić człekowi wierzącemu nie wolno. A choćby wreszcie i pomarły już dziateczki wasze, toć trzeba je wydobyć z piwnicy, aby przecie pogrzeb chrześcijański mieć mogły. Bazyliszka za się ubić należy koniecznie, boć nie jedna jeszcze ofiara od ślepiów jego zabójczych na śmierć pewną pójdzie, ani chybi. Póki ta bestia przeklęta żywie, Warszawa spokojności nie zazna. Jakże to uczynić, mężu uczony? Zapyta Strubicz. Jakże to uczynić, jakże to uczynić? Zawołają Ostręga i Ostrężyna. Jest sposób, odpowie Hermenegildus Fabuła. Jest taki sposób, jeno tak trudny i niebezpieczny, że nie wiem, a zali się znajdzie ktoś w tym tu mieście, co by się ważył na takie przedsięwzięcie. Oto trzeba, aby do lochu zszedł człek, całkowicie obwieszony zwierciadłami. Gdy bazyliszek spojrzy w nie i siebie zobaczy, sam się własnym wzrokiem zabije, a tak uwolnilibyśmy od potwora i tę Warszawę umiłowaną i całą przesławną Rzeczpospolitą. Sposób jest dobry i pewny. Ani słowa, wyrzeknie Strubicz. Ale skąd wziąć takiego śmiałka, co zdrową głowę pod Ewangelię podłoży? Tak, tak, zajęknie Ostrężyna. Nie ma już takich ludzi na świecie. Nagle do komnaty fabuli dobiegł ponury głos farnego dzwonu, a w ślad za tym przejmującym dźwiękiem ogromny gwar tysięcznego tłumu. Imć pan Strubicz wychylił się przez okno. Mam, mam! Zakrzyknął radośnie. Mam takiego człowieka, kumie, kumo, za mną! Bóg zapłać, uczony mężu, Bóg zapłać! I już ich nie było w komnacie. Skazaniec. Od rynku w stronę piekiełka zdążał ponury, choć jaskrawy orszak. Przodem szła straż miejska z halabardami, za nim bracia pokutnicy w długich, ciemnych opończach z twarzami osłoniętymi rodzajem maski sukiennej, w której wycięto jedynie otwory na oczy. Dalej dostojnie stąpał imćman pisarz miejski ze zwojem pergaminu w ręku. Za panem pisarzem asysta z urzędników sądowych złożona, wreszcie dwie główne osoby pochodu. Skazaniec, nie młody już, brodaty mężczyzna w nędznej odzieży, ze związanymi w tyle rękoma i kat. Olbrzymi, rosły drągal, cały w czerwieni, z potężnym, błyszczącym mieczem i dwoma butlami, czyli pachołkami. Po bokach, z przodu i z tyłu orszaku cisnęło się mrowie nieprzeliczone warszawskiego pospólstwa, uliczników, urwisów i wszelakiej hałastry ciekawej okropnego widowiska. Już pochód stanął na placyku, piekiełkiem zwanym, gdzie pośrodku na czarnym suknie widniał pieniek, miejsce stracenia. Już pan pisarz miejski odczytał nośnym głosem wyrok brzmiący. Iż Jan Ślązak, krawczyk wędrowny, oskarżony o zabójstwo swego towarzysza podróży, na gardle ma być ukaran i mieczem ścięty. Już skazaniec klęknął przy pieńku i głowę na nim położył, a kad mieczem straszliwym błysnął pod słońce, gdy nagle imć pan Ezechiel Strubicz z mistrzem Ostrogą przedarł się przez stłoczone tłumy gawiedzi i tubalnym basem zakrzyknął: stójcie! Stójcie! Kat miecz wzniesiony opuścił. Skazaniec zadygotał całym ciałem, a pan pisarz miejski, zdjęte dopiero co okulary, z powrotem na nos sążnisty założył,
niechętnie spojrzał na rajcę, oczekując wyjaśnienia sprawy. A imćpan Strubicz rozpoczął przemowę. Po pierwsze, w imieniu szlachetnego burmistrza miasta Starej Warszawy rozkazuję wstrzymać egzekucję. Po drugie, natychmiast rozwiązać winowajcę. Po trzecie, zbliż się, Janie Ślązaku. Zapytuję ciebie, Janie Ślązaku, któryś jest na śmierć osądzon i nic cię od niej ocalić nie może. Azali, zgadzasz się znieść do lochu, gdzie przybywa Bazyliszek i zabić ową bestię zjadliwą? Jeżeli to uczynisz, wolny będziesz. To ci przez moje usta sam szlachetny burmistrz i cała Wysoka Rada Miejska solennie obiecuje i przyrzeka. Zdumiał się wielce imćpan pisarz miejski, zdumiało się pospólstwo, a skazaniec, wznosząc dziękczynnie oczy ku niebiosom, odpowie. Zgadzam się, przezacny panie, zgadzam się tym ładniej, iż Bóg mi świadkiem, niewinien jestem zarzucanej mi zbrodni i tak myślę, że łaska Pana Jezusowa będzie ze mną. Wtedy, nie mieszkając wiele, powiedli Strubicz i Ostroga skazańca na ratusz, skąd obwieszonego zwierciadłami zaprowadzono na krzywe koło i kazano mu zejść do podziemi. Burmistrz, rajce, ławnicy i setki ludu czekały na ulicy, a przed wszystkimi, wpatrzeni chciwie w otwór piwniczny, stali mistrz Ostroga, pani Ostrożyna i dobry rajca Strubicz. Upłynęła chwila i oto w lochu rozległ się głos przeraźliwy, coś jakby chrypliwe pianie koguta, jakby świszczący syk węża, jakby śmiech diabelski, a takie to było okropne, że zgromadzonym aż ciarki przeleciały po grzbietach i włosy dębem na głowach stanęły. Zabity! Zabity! Zadźwięczał donośnie głos Jana Ślązaka. Zabity! Zachuczał tłum. Bazyliszek zabity! Wichrem pomknęła radosna wieść na rynek, na Świętojańską, na Piwną, na Brzozową, na oba Dunaje, szeroki i wąski, i na całą Warszawę. A na schodach piwnicznych ukazała się postać cała w lustrach, niosąca na ostro zakończonym drągu straszliwego potwora. Porwał go kat z rąk dzielnego Ślązaka i na piekiełku, na stosie ognistym, ku uciesze tysiącznego ludu, na popiół spalił. Stało się wszystko tak, jak przepowiedział mądry doktor Hermenegildus Fabuła. Bazyliszek spojrzał w zwierciadło i sam się wzrokiem swym jadowitym zatruł i zabił. Ale pani Ostrożyna i mistrz Ostroga i rajca Strubicz, wziąwszy zapaloną pochodnię, pędem pobiegli do lochu. Maćku, Halszko, wołała matka. Maćku, Halszko, wołał ojciec. Zaliście żywi, ozwijcie się, gdzie wy, gdzie wy? My tu, mamusiu, my tu, tatunciu. I z ukrycia swego, zza wielkich drzwi, o mur prastary oparty, wybiegły dzieci, zdrowe, choć pobladłe jeszcze ze strachu, rzuciły się w objęcia rodziców. O, jakaż radość, o, jakież szczęście! Uściskom i pocałunkom końca nie było. Aż imćpan rajca Strubicz, choć taki stary i mądry, płakał jak bóbr i od płaczu się zanosił. Tak się skończyła przygoda z Bazyliszkiem. Przypłacili ją życiem nieposłuszny Waluś i stara, poczciwa Agata. Zwłoki ich wydobyte z piwnicy pochowano uroczyście, a rodzina Ostrogów nigdy o nich nie zapomniała. Co do mężnego Jana Ślązaka, to okazało się,
iż on istotnie nie był winien zabójstwa swego kamrata. Ten bowiem zjawił się niebawem w Warszawie i opowiedział, że zabłąkawszy się w Boru, przebył w nim bodaj miesiąc z górą, aż go węglarze drzewo w lesie wypalający przypadkiem znaleźli i do Warszawy na dobrą drogę skierowali. Żaden bazyliszek już się więcej w mieście nie pokazał.